Cześć, siemanko, z tej strony Miki i witam was w kolejnym odcinku z gry 60 sekund challenge. Zaczynamy sobie oczywiście od nowej gry, tryb klasyczny i teraz zrobimy sobie apokalipsę. Zrobimy sobie łatwą. Dobra, zrobimy sobie normalny. Klikamy rozpocznij i lecimy dalej. Czym mogę wam się pochwalić? Mam teraz dwa monitory, na jeden mam podgląd sobie ścięło teraz. 32 sekundy teraz. Aha, dobra, tutaj apteczkę weźmiemy sobie. I ten tego spraya może. Tutaj, no, no, no. Szybko, szybko, szybko. Nie wiem jak w ogóle będzie ten. Cyk, apteczka. Cyk, i coś jeszcze mogę wziąć? Chyba nie. Czyli nie mogę. Okej, teraz zupę. Młody, chodź, chodź. Picik, do mnie, do mnie, do mnie, do mnie. O Boże! Ja coś robię. No patrz, ta. No nie idzie nic zrobić. Zresetuj zbieranie. Też kurde. Fotel, popchłem i nie mogłem wyjść. Ale tu jest to. Tak, tu mam coś. Tu mam latarkę tylko. Idziemy sobie najpierw tutaj. Co tutaj robisz tutaj? Możemy to, a też możemy? Tak, możemy, dobrze, git. Też to. Szczelbę. To, waliza. Nie można walizy. Woda. Woda. Jedziemy, 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 jedziemy szybko. Gruba, gruba, chodź tutaj. Szybko, szybko, szybko! Run, bitch! A już tego nie mogę. Ale maskę bym mógł wziąć. Wiecie, ale dobrze jest, dobrze idziemy. Już to. Mało z jedzenia z dzielem. Ale lipa. Ale zobaczymy jak to pójdzie nam. Może w sumie może coś tam jest zupy zostało. Może ktoś kiedyś wrzucił. Pomyślał i powiedział, a wrzucimy sobie zupkę. Ale mamy dzień pierwszy. Jedna zupa. Nie wiem ogólnie jak są dźwięki z gry. Ale o, latarkę ktoś rzucił. Aha, i tylko latarka. Ale spory zapas wody. Łe, gdzie zupy nawet mamy? No to dobrze. To ile? To 4 dni? Czy co ile się ten? Daje im wody? Teraz nie pamiętam. Bardzo możliwe, że co 3. Wszystko jest blisko, na razie nic nie dostaniecie. Ktoś na ekspedycję musi iść. Walizkę wziąłem? Nie wziąłem. Szlak by to jasne trafił. A i mamy już dzień trzeci, nie będziemy może czytać aż tak na razie. Bez wody ten nie przetrwa, a to jutro wam dam wodę. Jutro wam dam wodę. Tadek idź. Dajmy sobie maskę może. Tak, ale tu patrz, tu sobie pójdziesz, o, w to miejsce, bo tutaj może coś być. Napatrz się tam. Idź teraz, idź. Przynieś coś dobrego. Poszedł. Nie ma go. Puste miejsce. Tabore też się świeci tak dupą wybijał. Dobra. Ty dostaniesz wody, ty dostaniesz i ty dostaniesz, bo wody mamy dość sporo. Aha, ostatnie czasy słyszeliśmy dziwne dźwięki. Czy dochodzą one z zewnątrz, czy może być to coś... coś, co chowa się w schronie razem z nami. Czy to możliwe? Nasze poszukiwania były bezowocne. Wydaje nam się, że powoli tracimy kontakt z rzeczywistością. Chyba powinniśmy się czymś zająć, nim sytuacja się pogorszy. Ale ludzie, nie mam wam nic, nawet kart ani warcap. To pograjcie sobie w marynarzyka może. Dobry pomysł to by był. Jak tu jesteście? Dolores... Mary, Mary, Mary. Dobra.
takiego nie ma. Spraya nie... Aha, wtedy brałem spraya. Ale lipca. Dobra, trudno się. Tadek powoli możesz już... Ale karaluchy! Jak one ją chyba zjedzą. Jemu kapcia wpierdzielą, mówię wam. To dziwne uczucie, gdy wydaje się, że ktoś cię obserwuje. Czy coś może być tu z no i w tym... Dobra, masz siekierę, tylko nie połam sztyla. Sztyla badyla. O, jest git, ale kalaluchy są jeszcze. Trochę niedobrze. Dać wam wody, czy coś chcecie? Pragnienie, pragnienie, głód, głód, głód. To tak, ty dostaniesz zupę, ty dostaniesz jeszcze zupę, a jutro dostaniecie wody. Radia nie ma. Tadek, wracaj, kici, kici. Dlaczego ciebie tutaj jeszcze nie ma, co? Głód, odwodnienie, odwodnienie, odwodnienie. Dobra, Dolores, dostaniesz zupkę jeszcze. Ty dostaniesz zupkę, a wodę wszyscy. Jedliśmy w spokoju śniadanie, gdy nasza mapa niespodziewanie zsunęła się ze ściany. Sprawdziliśmy mocujące ją gwoździe, ale wszystkie były na swoim miejscu. Może to jakiś duch i będziemy zmuszeni odprawić egzorcyzm. Za mapą ukryty był safe i umieramy z ciekawości, by dowiedzieć się, co jest w środku. Czy powinniśmy go otworzyć? Otwórz! Jak safe, to otwórz. Tylko jak to nie jest safe, nie? Żyją wszyscy? Żyją. Coś przybyło? Zupa chyba przybyła. No, zupa przybyła. Czuję się bezpiecznie. To dobrze, że się czuję bezpiecznie. Co tutaj jest? Chyba wam nic nie muszę dać, nie? Łe, miód. Tylko teraz Tadek niech wraca szybciej. Karaluchy zdają się być coraz bardziej zorganizowane. Na początku było ich tylko kilka. Ale ostatnim czasy widujemy całe szeregi maszerującego gęsiego po naszym schronie. Musimy uporać się z tym problemem, nim cywilizacja przegoni naszą. Strzelaj! Tylko celnie. O! Tadek wrócił! Maskę zepsuł, wody przyniósł. I chyba nic zbytnio, nie? Dwie wody, aby przyniósł. I maskę zepsuł. Ted jest głodny, burczy mu w brzuchu, właśnie tak jak teraz. Ted jest naprawdę zmęczony. Ty coś chcesz? Nie. Ty chcesz zupę. Dostaniesz zupkę. Nie ma sprawy, dostaniesz zupkę. Czekaj, ta tutaj sobie zaznaczę może ten punkt. Teraz tak. Kto pójdzie na ekspedycję? Grubą? Grubą puścimy. Idź gruba, szykuj się. Poszła. Ale wróciła. Nic nie ma gorna się na się. Mary Jane i jej humor pozostają bez zmian. Pozytywnie. A to dlaczego poszła? Tadek, nie jedz tyle. Jutro dostaniecie wodę. Ale Tadek jeszcze zupki musi dostać. Jest dużo wody, to niech idzie. Nie ma radia. 11 dzień, 10 minuta. A my mamy... No... Miękko pod nogami, tak? Ted jest bardzo spragniony, tak? Dobra. Odwodnienie, pragnienie, głód. No ile ty jesz? Już dzisiaj nie dostaniesz. To tak, ci dostaną po wodzie, ten dostanie też wodę i zupę mu dać, czy nie dać? No tak, tak, daj mu zupę. Jedz! To na ekspedycję. Dobra. Nie no, to może puścimy, co? Ona jest taka jakaś... Lepsza, masz siekierę, idź. Tylko nie połam sztyla znowu. Nie stęp jej. Nie przecinaj łańcuchów. Ted jest głodny,
Ile ty, człowieku, źresz? Nic dzisiaj nie dostaniesz już. Całą zupę prawie zjadł. Co za nuda, na serio, nuda. Jeśli nic na to nie poradzimy, stąd jest już prosta droga do zostania dzikusem kanibalem, uzbrojonym w toster. Nie możemy na to pozwolić, czas działać. Ej, nie zepsuj jej. Jest dobrze wszystko z bronią? Jest dobrze. Pobawili się trochę. No widzicie, głód mu zszedł. Teraz ci chcą zupę i ona chce wody. O, dwie zupy dostaliśmy skądś. Tak, tu cyk i ona chce wody, bo ona ma odwodnienie. I gitara się ma. Łokieć pięta, nie ma klienta. Myślę, że ten odcinek, jak skończymy tą grę, to kończymy odcinek. Nie wiem, jakoś dzisiaj nie tak naszło. A, co sobie nagra. I tak wracam do szkoły. A, coś się nagra. Dobra, wy coś tutaj chcecie? Jakieś muchy latają. Pragnienie. Pragnienie. Czyli jutro dostaniecie we dwójkę wodę. Dwa hopy dostaną po litrze wody. Także będzie chyba w miarę odwodnienie. Dobra, to czyli wy dostajecie wodę. Tylko ona nie dostaje, bo ona już się dość napiła. I teraz tak. Powietrze w tym cholernym skronie prawie nie nadaje się już do oddychania. W ciągu ostatnich kilku godzin sytuacja uległa gwałtownemu pogorszeniu. Być może szwankuje w nam wentylacja. Może coś się zacięło. Jeśli tak się stało, musimy... No kurde. Prędko zabrać się za naprawę. Dobra. Latarka żyje, żyje. A on co taki połodzierony? Głód, pragnienie. Dobra, dostanie zupę. Dobra, ma zapteczkę. A kto chciał zupę? On chciał zupę. On chciał też zupkę. Dobra. Nasze zapasy są bardzo ograniczone i robimy się coraz bardziej zdesperowani. Wiemy, że w pobliżu koczuje grupa ocalałych z pobliskiego domu starców. Pożyczenie kilku rzeczy nie powinno sprawić nam większego problemu. My potrzebujemy tych zapasów bardziej niż oni, prawda? Tak, ale nie okradajcie ich, dobra? To są starzy ludzie. Wróciła? Wróciła. Wróciła bogini. Cztery zupy przyniosła w kieszeni. Dwie wody. W gumiakach. I siekierę zepsuła. Chyba gdzieś zgubiła. Dobra. Ona wygłodzenie, czyli musimy jej dać tego zupę. A jej wodę. Dobra. Tak, jej wodę, a jej zupę. Jest bites. Ktoś pójdzie to na ekspedycję. Alarm! Przed naszym schronem stoi grupa ludzi, którzy nie wydają się zbyt przyjaźni. Chyba poznajmy niektórych z nich. Bierz broni, strzelaj w nich. Ole szczelił. Zepsuł amunicję. Broń znaczy się. Uszkodzony karabin. No przepraszam. Ale siekierę mamy chociaż. Coś za coś, tak? Wy coś tutaj chcecie? Ta jest głodna. To tej możemy dać. Dobra, czyli tak. Damy jej zupkę. A kto pójdzie? Tadek pójdzie? Jak tam Tadek jesteś? Ty chcesz Tadek wody, tak? To damy może tobie wodę też. To pójdź, żebyś wrócił z tej ekspedycji. Tadek pójdzie, weźmie siekierę. I przynieś mi maskę, nie? Tadek. Zresztą. No. Tylko ostrożnie. Niebawem powróci. Też tak sądzę. Ha. Pragnienie, głód. Głód. Odwodnienie, głód. Wszyscy zupę. A kto chciał wody? Ona chciała. On chciał wody. Ona chciała wody. O,
On chciał wody i ona chciała, a no, odwrotnie, ale mniejsza. Ostatnią rzeczą, jakiej człowiek spodziewa się siedząc sobie w przeciwato moją stronie, jest dźwięk trąbki. Na trąbce zdawał się grać człowiek, który nie tylko nie był trębaczem, ale też nigdy w swoim życiu trębacza nie słyszał. Przybył wraz z towarzyszami, którym zapukał na drzwi. Powinniśmy ich wpuścić. Wpuść! To nie wiem, czy to dobry pomysł był. Dobry, mamy wodę. Chyba. I radio. Dobrze. Ja ogólnie zaraz pewnie będę miał obiad. Głód, pragnienie. Dobra, dostaniesz zupę. Ale ostatnią już. Ja ogólnie zaraz będę miał obiad, też chyba sobie zjem zupę. Dobra, narstrujcie tam radio, bo nie zepsujcie. O, chyba działa. Działa radio! Tak jest. No. Timmy, odwodnienie, dobra. Tak, chcę wody. Ta loszka, Mary Jane. Gruba tak zwana. To jest chudy, gruba, stara i stary. Strudzenie, pragnienie. Jutro dostaniecie wody, no. Ostatnie czasy dzieciaki nie mogą usiedzieć w miejscu. Brakuje im ruchu i zabaw. Na schron jest co prawda mniejszy niż ich pokój, ale mamy trochę miejsca. Przed stołem sam raz na dziką zabawę w berka. Może powinniśmy pozwolić się im wybiegać, żeby w półkę nie zarypał, bo już po głowie wrócił. Pan Jezus już się zbliża. Łódkę i siekierę, wodę przyniósł też. Dwie zupy przyniósł z kieszeni. Także będzie żarcie. Odwodnienie, głód, strudzenie. Dostaniecie tak, po wodzie. On chciał wodę, ona chciała wodę. Jak to był głodny? Tadzie był głodny. To nie chce zjeść zupkę. I na ekspedycję dalej, jedźta. Zobaczymy. Jak to na pójdzie? Możliwe, że będę musiał na chwilę przerwać i zjem obiad i bym przyszedł nagrać sobie, ale zobaczymy, jak to tu przejdzie wszystko. Dostanę jeszcze zupę jedną. Kto pójdzie? Młody, idź. Ty podobno umiesz rąbać drzewo. To będziesz dobrze rąbał ludzi. Jak będzie taka potrzeba oczywiście, tak? Strudzenie, zmęczenie, głód, pragnienie, odwodnienie. Dobra, już wiem gdzie. Tak chciała to, ten chciał to. Dobra, masz ostatnią zupę. Dobra, już nie czytam, nie chce mi się. Policzko, co tam rykło? Pragnienie, głód. Odwodnienie, głód. Dobra. Czyli teraz tak. Temu robimy... Tak, jej damy, aby zupę. Temu damy wodę. I jej damy zupę. Kurde, dałbym ci tą apteczkę, ale nie mam. Zrozum to, kobieto. Masz problemy jak baba w ciąży. Może jesteś? O, to jest pytanie. Dobra, idziemy dalej. Przyszedł młody. Przyniósł coś, siekierę przyniósł i chyba zupę przyniósł, nie? Zupę przyniósł, no. Dobrze. Ale mógłby apteczkę chociaż przynieść. Tu teraz byście poszli, może co? A tutaj ktoś coś chce? Jakieś zapotrzebowania? Dobra, sobie damy zupę. Damy ci zupę, nie będziemy tacy.
Ktoś na ekspedycję jutro pójdzie na pewno. A mi się spać chce, ziewam jak. Pragnienie, odwodnienie, głód. Dobra, dostaniecie młodzi zupę i wodę. Ta chciała wodę, a ten chciał zupę, tak? Odwrotnie. To, dobrze mówię. Lecimy. Idź, gruba. Bierz siekierę. Jak złapiesz masą tą siekierę, nie? To już wiesz, co to. No ty się płoną. Mniejsza, większa. Dobra, wracałem po krótkim cięciu. Trochę sobie, ten jeden dzień sobie przewinęłem tak jakby. Ona chciała wody i młody chciał sobie zjeść zupę. Także proszę bardzo, alarm niech zamkną lepiej ten schron. Może nie otworzą. O Boż, jak tu tak strzela jak w 44. Zupę chce. Dobra, zjesz sobie zupki. Chyba cię naszła ślina jak młody jadł i przez to chce zupy. A zaraz Teddy będzie chciał pewnie, znając życie. Pragnienie, zmęczenie. Dobra, jutro dostaniecie we dwójkę wody. Ej, młoda, przyjdź szybciej może, co? Tak by miło było. By było. Pragnienie, odwodnienie, dobra. Dobra, do końca wszyscy powodzi dzisiaj. Taki będę. Na dzień dziecka, który był wczoraj. Czyli już nie przyjdzie. A tak by... taka była loszka. Taka była. I już nie przyjdzie. Zmęczenie. Choroba. Ten jeszcze ma gila z nosą. Weź go wytrzyj młody, to tak brzydko wygląda. Weź latarkę. I idź. Trudno się mówi. Ej, ludziska, ciśniemy ich tak, żeby ten? Ci do mnie tak. Dobra, macie dzisiaj 37 dzień. Wyregulujcie radio. Może to będzie dobry pomysł. Ale zaróz jak... jakby normalnie... No i zepsuli radio, naprawdę. Pewnie tatka prąd kopnął i przez co tak ten... wyzdrowiał. Wyspał się. 39 dzień. Jacy jesteście przymuloni tacy. No i teraz tak będę wyklikał. Dalej. O, ktoś wrócił. Przyniosłeś coś w ogóle? Wodę przyniósł. Kłódkę, latarkę zepsuł. I chyba to wszystko. Teraz wszyscy dostaną po wodzie i zupie. Czyli, a nikt nas już nie pójdzie na ekspedycję. Wiedziałem, że to jest zły pomysł, żeby grubą wypuszczać. Na zdrowie. Ktoś tam kichnął, więc trzeba powiedzieć. Piszcie w komentarzach na zdrowie. Głód. Dobra. Timmy chce zupę. Ogólnie nie ten. Nie stresujcie się, że pacyfikarda nie ma. A jakoś nie mamy czasu tego nagrać wszystkiego. Ale będzie. Będzie jak obiecaliśmy, tak będzie, więc... ze spokojem wszystko jakoś... Nie. Tutaj jemu abdam. Ze spokojem będzie. W tym miesiącu już na pewno. To dzisiaj 2 czerwiec, wczoraj był dzień dziecka. Więc... nawet może w tym tygodniu byśmy zrobili, to się okaże. Pewnie młody to za 8, pewnie złapał jakiegoś.
Jutro dostaną wszyscy po wodzie. 44 dzień. Odwodnienie. Kilka, że wodę dostanę. Cyk. Lecimy dalej. Nic nie pójdzie. My to nic nie mamy na zamiankę. Na zdrowie. Dobra, ludzie, ja mam obiad. Także za... Wy tam chyba nawet nie będziecie widzieć przestoju żadnego, także za długo. Dobra, jestem po krótkiej przerwie teraz. Po obiadku, posilony, najedzony. Strudzenie, zmęczenie, choroba. Aha, dobra, nie wiem czy teraz tutaj jestem, na dole mam taki ten... No, teraz sobie to zmienię na pasy, dobra. O, może iść. Nie wypuszczamy, nie wypuszczamy, bo ona jest coś... Nie ten tego. Będę znowu lepił odcinek, nie? Jak co kawałek. Ale nic nie zrobię z tym. Nic z tym się nie zrobi. Teraz ja tak szczerze powiem. Jakoś mi się nie chce tego nagrywać. Ale... zrobimy tak, że... ich zagłodujemy. Nawet teraz mam jedzenie, ale zagłodujemy ich. Może kiedyś streama zrobię, na streamie będzie to dużo lepiej trwać, ale na pewno nie teraz. Dobra, i tak wam nic nie będę teraz dawał. Mi się już totalnie nie chce. Jeszcze dzisiaj do kościoła jedziemy. Na szóstą. Muszę wyrenderować, posklejać to wszystko, żeby Camtasia jeszcze mi działała i to. Także wiecie. Lecimy, byleby się lecieć, nie? Tyle wam powiem. No. On zarósł już jak Jezus. Jak zaczną umierać, to jak tak. Tadek wypoczął, jasny klim. Może kogoś... Dolores nie była zbytnio gadatliwa. Ostatni czas należałoby wypytać, co jest nie tak. No wypytaj. Na zdrowie. To niezły koniec. A gdzie młody uciekł? Przestaliśmy 50 dni. Koniec. Także ja wam co? Dziękuję za oglądanie. Jeśli chcecie, możecie ocenić odcinek, zostawiając łapeczkę w górę, komentarz, możecie jakiś napisać, co w następnym odcinku, jaką grę, czy nagrać na przykład sobie Dirta, trójkę, albo nie wiem, Farminga, albo GTA, albo cokolwiek. Ale GTA to prędzej z Michała perspektywy. Także co, ja wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie. Do kolejnego. Trzymajcie się. Na razie.